Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kożuszek i znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. To jest specjalne wydanie programu codziennie Piu, piu, piu w Putina, które właśnie teraz zaczynamy. Drodzy Państwo, niektórzy byli zawiedzeni przemówieniem Joe Bidena, wczoraj mówiliśmy o tym. Czy słusznie, czy nie, to jest inna sprawa, ale ja myślę, że ja chyba zrozumiałem przyczynę, dlaczego, skąd ten zawód mógł wynikać. Bo proszę Państwa, my w polskim życiu publicznym i politycznym jesteśmy po prostu rozpieszczeni, bo na co dzień tak naprawdę, proszę Państwa, mamy przemówienia, które przechodzą do historii. Tak jak choćby, prawda, to. Wodociągi kieleckie w sposób wzorcowy usuwają awarie. No, albo to. Ale przypatrzcie się temu, co te jaja znaczyło. Albo, proszę Państwa, to. Jest Pan proszę być tego rodzaju mędą. Czasami nawet prezydent Stanów Zjednoczonych musi przegrać konkurencję z wielkimi ludźmi polityki. Tak samo, proszę Państwa, można powiedzieć o czymś, co się wydarzyło już w zeszłym tygodniu, ale nie miałem czasu tego Państwu pokazać, ale jak znalazł jest ten filmik na tę właśnie okazję. Wielkie chwile, proszę Państwa, w polskim Sejmie. Janusz Kowalski i Janusz Korwin-Mikke, który jakby jest publicznością, ale jednocześnie uczestnikiem całego tego przedstawienia, które w polskim Sejmie się odbywało w zeszłym tygodniu. Zobaczmy. Szanowni panowie, pokażmy teraz, wstańmy, jak jesteśmy dumni z naszych ministrów. A wy? Brawo! Brawo, minister Czarnek! Brawo, minister Czarnek! Wstajemy! Brawo! Nigdy nie dojdziecie do władzy! Krzyczcie sobie! Brawo! Rozliczymy was! Rozliczymy Trzaskowskiego! I co się Nitra śmiejesz? Śmiej się! Brawo! Piękne, proszę Państwa, ale ten człowiek, można powiedzieć, oczywiście... Ale ty masz silną psychikę. Zajebiście silną. I co się najbardziej w tym takim, że tak powiem, nie chcę powiedzieć szale, ale w tej egzaltacji swojej poseł Kowalski, krzyczy minister, wiceminister rolnictwa, krzyczy, że rozliczymy Trzaskowskiego. I ja tak się zastanawiam, kiedy? Jak zdobędziecie władzę? Czy za co, prawda? Rozliczą Trzaskowskiego, proszę Państwa. Co się, Nitras, śmiejesz? Brawo, wstajemy, brawo. Mi się też podobał marszałek Terlecki, który tak przez pierwsze 10 sekund siedzi taki... Ale w końcu, jak wszyscy wstali, to i marszałek Terlecki wstał. Skoro mówimy, proszę Państwa, o wielkości w polskiej polityce, z którą trudno jest konkurować nawet prezydentowi USA Joe Bidenowi, no to trzeba powiedzieć, proszę Państwa, o posłance Marcie Wcisło, która... Wydaje mi się, staje się ulubioną postacią tutaj w tym naszym programie. Choć wiele było ulubionych postaci, które także, tak powiem, w Panteonie by się znalazły. Ale Marta Wcisło aktualnie prawie, że jest liderką, prawda? Podczas spotkania ze studentami została zapytana, jakie ma rady dla młodych ludzi, żeby oczywiście ci młodzi ludzie potem mogli w życiu osiągnąć taki sukces, jak osiąga Marta Wcisło. Zobaczmy. Co pani poradzi studentom, żeby wytrzymać w takich trudnych czasach? Przede wszystkim starać się dostosować tak sposób uczenia się, studiowania, aby móc sobie jednak dorobić, dywersyfikować to, co się dzieje, czyli i nauka, i praca, na pewno się nie poddawać, być odważnym w tym, co chcecie robić, nie bać się wyzwań. No, proszę Państwa. Co? Dobre. No właśnie. No właśnie. W każdym razie, ja już byłem przekonany, proszę Państwa, jak Marta Wcisło mówiła i nauka, że za chwilę poleci z słynną Oksaną z For Fun TV i powiedzie i nauka, i chłopaki, dyskoteki i ogólnie takie, ale nie. Jednak nie. I nauka, i praca, proszę Państwa. To niezwykle jest pracowita posłanka. Też bardzo moim zdaniem celna jest to uwaga, jak powiedziała Marta Wcisło, dokładny cytat brzmi tak, żeby dywersyfikować to, co się dzieje. Proszę Państwa, i to jest idealne określenie tego, co się dzieje, gdy mówi Marta Wcisło, bo nam się wydaje, że my wiemy, co się dzieje, potem Marta Wcisło coś mówi, co się dzieje i okazuje się, proszę Państwa, że my już nie wiemy, co się dzieje, ponieważ to, co się dzieje, zostało właśnie przez posłankę Martę Wcisło zdywersyfikowane. Także bardzo fajnie, super, ekstra i tak dalej. Natomiast, proszę Państwa, przed wizytą jeszcze prezydenta Bidena pewne ośrodki, proszę Państwa, opozycyjne zaczęły
mieć nadzieję, że być może uda się zwrócić uwagę na zbrodnię przeciwko ludzkości, która się odbywa na terytorium państwa polskiego, czyli inaczej mówiąc ochronę polskich granic przed wojną hybrydową, agresją, napływem zamówionych migrantów, jakkolwiek to nazwać. Agnieszka Holland, mówiąc szczerze, powiedziała słowa, jak nawet dla mnie, człowieka przyzwyczajonego, można powiedzieć zaszczepionego nawet na głupotę, troszeczkę szokujące. Zobaczmy. Bo jeżeli by spojrzeć z punktu widzenia tych argumentów, które słyszymy ze strony polskich władz, czy prezydenta właśnie, że to jest wojna hybrydowa, że ci uchodźcy są, nie są ludźmi, tylko są nabojami, czy pociskami, czy bronią Putina i Łukaszenki, że potem ta dehumanizacja idzie dalej, dalej, dalej. Tutaj jest bardzo dużo argumentów, których nie będę tu przytaczać, ale które są znane i które też analizowałam. To jeżeli by spojrzeć na to z tego punktu widzenia, to można by powiedzieć, że wojna w Ukrainie została też wywołana w tym samym celu i że 8 milionów ukraińskich uchodźców, które przeszło przez granicę Polski, jest bronią hybrydową Putina i Łukaszenki. Tak jest. Proszę państwa, można powiedzieć... Jestem bezwzględnie inteligentny. To jest dokładnie to samo, proszę państwa, bo Ukraina została najechana przez Rosję, mamy uchodźców wojennych, którzy udają się do sąsiedniego państwa, czyli Polski. I tak samo, proszę, taka sama to jest dokładnie sytuacja, jak Syryjczycy, proszę państwa, czy Somalijczycy, czy Etiopczycy, z którymi wiadomo, to są wszystko państwa, z którymi Polska graniczy i które zostały najechane przez Rosję, przedostają się do Polski przez białoruską granicę, popychani przez różnych mundurowych służących satrapie Łukaszence. To jest dokładnie, proszę państwa, to samo. Zresztą nie muszę się powoływać na żadne autorytety, bo wystarczy, żebyście posłuchali państwo słów Janiny Ochojskiej, która mniej więcej używa tego samego argumentu. Ostatnio sprawa granicy polsko-białoruskiej znowu się ożywiła. Wiele o niej się mówi. Chcę wam podpowiedzieć, że dla przykładu tę granicę dziennie próbuje przekroczyć około 50-60 osób. Granicę polsko-ukraińską codziennie przekracza około 22 tysiące osób. Więc różnica jest ogromna i nie przeszkadza nam, że przez tą granicę tyle osób przechodzi. Przyjmujemy tych ludzi bardzo chętnie, pomagamy im, a tych kilkudziesięciu nie chcemy przyjąć. No ja mam nadzieję, że ci, którzy wydają rozkazy, wiemy dokładnie, kto to jest, odpowiedzą za śmierci tych osób. No, proszę państwa, dużo by było opowiadać, czemu to jest bez... Ale właściwie ja chyba sobie to odpuszczę, bo państwa uważam za bardzo inteligentnych ludzi i jak to jest obraźliwe dla każdego Polaka. No, prawda, to jest to samo, ale te panie nie wyciągają z tego żadnych wniosków, z tego, co się dzieje, że ci źli Polacy, którzy nie chcą wpuścić, jednak wpuścili tych Ukraińców, bo rozumieją, czym różnią się uchodźcy od broni migracyjnej. I oczywiście, że to są ludzie. No, ale jak wpuścimy tych 50-60, to ciekawe, czy Janina Ochojska tak się domyśla, co się potem stanie. Czy po prostu to się skończy, już więcej nie przybędzie. Dobrze, zostawmy to, proszę państwa, są ważniejsze tematy. Chiny, proszę państwa, są, jak wiadomo, dzisiaj kolebką innowacji i tam wymyślono, proszę państwa, urządzenie, które kiedyś było, chyba wydaje mi się, w jednym serialu komediowym już prezentowane, czyli, proszę państwa, taka, to jest maszyna do składania buziaków na odległość. Zobaczcie państwo. Wspaniała to jest, proszę państwa, historia. Rzeczywiście miłość może kwitnąć w dzisiejszych czasach, kiedy są różne, proszę państwa, środki komunikacji, a teraz można nawet w pewnym sensie kontakt fizyczny, prawda, stosować, chociaż ja bym przestrzegał, proszę państwa, przed używaniem tego rodzaju technologii, bo potem może dojść do niezręcznych sytuacji. Ktoś na przykład wybierze numer, prawda, na odpowiedniej, na tej aparaturze doczepionej do telefonu, złoży soczysty pocałunek, po czym nagle spojrzy na ekran i mówi... Wujek, o Jezu, pomyłka. Albo ktoś, prawda, tak samo będzie się najpierw całował przez godzinę z tym aparaturą, a potem usłyszy w słuchawce: halo, zakład ślusarski, Roman przy telefonie.
No i proszę Państwa, niepotrzebnie może zostać przetestowana nasza, że tak powiem, nasze preferencje, tak to nazwijmy. W każdym razie, proszę Państwa, na koniec tak chciałem Państwu pokazać, zwolenniczka Janusza Korwin-Mikke, kobieta, młoda dziewczyna, mówi nam, jak jest. Właściwie tylko tyle powiem na temat tego materiału. Zobaczmy. Naprawdę trudno mi się odnaleźć, bo to jest taka moja osobista teza. Oczywiście mam prawo ją sobie mieć i wyznawać. No i generalnie uważam, że jak na kobietę, to i tak jestem myśląca, bo generalnie właśnie to jest moje zdanie. To jest moje zdanie, Korwin tak nigdzie nie powiedział. Kobiety są głupsze. Głupsze, nie są mniej inteligentne, tylko ogólnie głupsze. Kobiety są niższe społecznie i kobiety jakby nie mają prawa podskakiwać mężczyznom, mają im służyć. I generalnie nie są też potrzebne. Jeżeli mężczyzna miałby system obojętny, nie byłby. Proszę Państwa, krótka piłka, prawda? Ona mówi, kobiety są głupsze, nie są mniej inteligentne, tylko są głupsze. I tu można powiedzieć, ja bym zakończył już ten filmik, albo uderzył takim młotkiem i powiedział... Wydaje mi się, że przedstawiałem wystarczająco dowodów w tej sprawie i na tym możemy zakończyć. I skoro możemy na tym zakończyć, to proszę Państwa, zakończymy. Jutro jest piątek. Wiedzą Państwo, co się dzieje w piątek. W piątek są specjaliści od wszystkiego, zwykle. Ale w tym tygodniu pewnie będą. Albo nie. Albo nie będą. Do zobaczenia.